Idzie zdołowany gość przez las i widzi żabkę, jak skacze drogą. Nagle żabka do niego zagaduje. Słuchaj, co ty taki przygnębiony jesteś? O kurde, gadająca żaba. Wiesz, żabko, mam beznadziejne życie. Żona mnie zdradza, mam stary, sypiący się dom, stary samochód i nie mam kasy”. To ja to zmienię. Idź teraz do domu i zobacz, co na ciebie czeka. Facet poszedł i widzi wielki piękny dom, cztery samochody. Żona super laska stoi czeka na niego i kasy pełno leży w walizce. Wrócił się do żabki, aby jej podziękować. Dziękuję ci, żabko, za to wszystko, co mogę dla ciebie zrobić? Wiesz, jest taka sprawa. Nigdy się nie kochałam z facetem, ale ty jesteś żabą. Mam jeszcze trochę magii, aby się zamienić mu na stoletnią dziewczynkę. Nie przeszkadza ci to? Nie wcale. I tak to było proszę wysokiego sądu, a nie jak ta smarkula gada. Przychodzi facet do marketu budowlanego i mówi do faceta siedzącego za biurkiem: Witam pana, interesują mnie gwoździe. Facet podnosi głowę i mówi: To zajebiste pan ma zainteresowania.